Hej, siemaneczko, witajcie, z tej strony oczywiście zaspany Don Taxino z RT. Siema, Don Taxino z montażu, here. Pa, jaki śmieszny golos! A dzisiaj witam was serdecznie w kolejnym daily vlogu. Dzisiaj pokażę wam, słuchajcie, jak zostałem modelem Jagiellonii Białystok. I z takich jeszcze najważniejszych rzeczy to musimy dzisiaj skoczyć po wagę kuchenną, glinkę do włosów i chyba tonik, o ile dobrze pamiętam. Tak. Dobra, także zaczynamy. A, no i jeszcze co do kary, której mieliście dla mnie wymyślić. Dzięki za wszelkie propozycje, jest tego naprawdę bardzo dużo. Jest czego wybierać, a więc na następnym materiale już, mordeczki, coś z tego wybiorę. 1500 łapeczek na dzisiaj, damy radę? Damy radę, kierowniku? Kierowniku, damy radę? Jakbyśmy dali radę, to by było super, nie? No, a ja zaczynam dzisiejszy dzionek, lecimy! Dobra, słuchajcie, jest mały problemik, ponieważ musimy na początku napompować troszeczkę tego świra, z uwagi na to, że często mi tu schodzi w powietrze, no ale dobra, damy radę. Dobra, będziemy go pompować do 3,5. Pach, pach! No i to jest gościu, człowieku, twardziel, jak ja. Dobra, bestia przypięta, onszą, wjeżdżamy. Zastanawiam się jeszcze, czy ludzie wierzą w ogóle w te maseczki, no ale zaraz sprawdzimy. Mam nadzieję, że nie będę musiał je nakładać, ale na wszelki wypadek wziąłem. Dobra, jest coś takiego. Coś takiego. W sumie to wygląda całkiem fajnie, ale śmiesznie. Więc nie wiem, czy ubrać. Jeszcze takie, takie. Z miseczką. Nie wiem, czy to jest z miską od razu, czy nie. Kurde, no nie wiem. No i teraz jest zagwocha. Tak to jest, jak jest za duży wybór, nie? Dobra, słuchajcie, biorę jakąś najtańszą Digital Kitchen Scale Lemon Esperanza. Nie jest to jakaś mega dobra firma, z tego co mi wiadomo, ale nie jest też zła. Ważne, żeby liczyło, funkcja tarowania, pod grama do 5 kg. No i człowieku, jazda, lecimy, biorę to. Skaluj. No i gitara. Dobra, tu chyba gdzieś znajdę glinkę, zaraz zobaczymy. Niestety jest tylko coś takiego. To jest glinka modelująca, ona też jest matowa. Ale chyba zajdę do Rossmana i kupię coś innego. Nie wygląda jakoś mega przekonująco. Tekstury i matowego wykończenia, niby tak, ale... No, wolałbym jeszcze poszukać. Dobra, to jeszcze najpierw może glinka matująca jakaś jest u państwa? Ma być taka szara bardzo, czy taka trochę mniejsza? Ciężko mi powiedzieć, powiem tak, bo pierwszy raz kupuję. To jest bardzo fajny, tak zwany wodz matujący, tak? Tak to wygląda. To nie jest mocno szare, nie zostawia żadnego nalotu. Aha. Proszę powąchać, bo to też ważne. Nie? Ale to jest glinka normalnie, tak? To jest taki z glinką produkt, tak, matujący wosk. On nie zostawia, nie klei, nie zostawia żadnych nalotów farbowych. Z jakiej cenie to jest? Nie robi 40 zł. Dobra, to niech będzie ta glinka. Udało mi się, słuchajcie, złapać taką glinkę matującą. Mam nadzieję, że fajnie to wygląda. Zobaczymy, jak ona się sprawdza. Jaka to jest firma? Touch Beauty Movement Artexo. No zobaczymy, powiem tak, nie wiem jeszcze, sprawdzimy na miejscu i będzie gitarka. Takie coś to jest opakowanie, ile ono ma? 100 ml bodajże? Tak, w cenie 40 zł. No to jeszcze jako tako. Dobra, jestem nareszcie już w domu. Mordeczki, słuchajcie, zanim przejdę do opowiadania, jak to wszystko się zaczęło, jak to wyglądało, chciałbym, żebyście obejrzeli trzy Jagaluki, słuchajcie, te po prostu luki, czyli firmy, słuchajcie, prezentujące ubrania z fanshopu Jagiellonii Białystok. Możecie znaleźć oczywiście też na kanale Jagiellonii Białystok, gdzie was serdecznie zapraszam. Mój ziomek, słuchajcie, Maciek Gabryszuk to wszystko montował. Jest on, słuchajcie, naprawdę zna się na rzeczy, też był, słuchajcie, za kamerą, więc naprawdę zarąbiście to wygląda moim zdaniem. Dajcie znać, słuchajcie, który z tych najbardziej wam się spodobał. Oczywiście puścimy najpierw pierwszy, drugi, a na koniec oczywiście trzeci.
Dobra, słuchajcie, już nie będę się przerzucał na tamtą drugą kamerę. Opowiem wam po prostu, jak to było, ale zanim to, zapraszam was serdecznie tutaj na mojego Instagramka, mordeczki, wpadajcie, bo jest dużo ciekawych fotek z innych sesji i tak dalej. Słuchajcie, cała moja przygoda z Maćkiem zaczęła się już wcześniej, gdy mieliśmy okazję robić po prostu zdjęcia do jego sklepu z koszulkami. I słuchajcie, naprawdę było mega spoko i po prostu w ten sposób też poznałem Maćka. I ogólnie, słuchajcie, później Maciek po prostu napisał do mnie, czy nie chce być po prostu modelem, słuchajcie, w filmie promującym, w sensie w filmie sklepu Jagiellonii, bo ja mówię, wow, czemu nie, wiecie, będziemy mieli do zaprezentowania ciuchy i tak dalej. I ja, słuchajcie, od razu mówię, ahoj, przygodo i lecimy, nie? No i słuchajcie, pojechaliśmy na Pietrasze, do takiego lasu, który oczywiście widzieliście w filmie. I słuchajcie, tam naprawdę dron, wiecie, już takie poważniejsze sprawy, nie? Znaczy no, dla mnie to były poważniejsze rzeczy, bo nie miałem wcześniej kontaktu z czymś takim. Wiecie, tutaj dron, tutaj ktoś robi zdjęcia, nie? Tutaj oczywiście Maciek nagrywa, w miarę mówi mi, wiecie, co mam robić i tak dalej, jak mam się zachowywać, stąd wybiec i tak dalej. To była to, słuchajcie, naprawdę niesamowita przygoda, fajna też zabawa, słuchajcie, mega zajaweczka. Dlatego mega się cieszę, że mieliśmy okazję to zrobić. Później jeszcze, słuchajcie, tego samego dnia pojechaliśmy kręcić drugi film już na blokach. Słuchajcie, ten bardziej taki, można by powiedzieć, street artowy, czy jakoś tak, no. To jest, słuchajcie, wiecie, bardziej połączenie piłki nożnej z naszych czasów, z czasów naszego dzieciństwa, czyli... No mówię, wychodziło się przed blok, kopać piłkę i moim zdaniem to ma naprawdę niesamowity klimacik. Mega mi się to podoba. Natomiast słuchajcie, trzeci film, który mi się akurat najbardziej podoba, jest to film, który kręciliśmy na takiej żwirowni, słuchajcie, która wygląda jak pustynia. Słuchajcie, naprawdę, to jak będziecie kiedyś na niej, to słuchajcie, to, jak ona się nazywała? Zaraz wam nawet przypomnę. Żwirownia... To chyba były drachle. O ile dobrze pamiętam. Tak, to była, słuchajcie, żwirownia Drachle. I powiem tak, słuchajcie, na tej żwirowni, jak wchodzicie, zanim tam wjedziecie, oczywiście zejdziecie w dół po takiej żwirowni, nie wiem, czy to jest legalne, ale chyba tak, bo tam jest, słuchajcie, tylko piasek, nie? Słuchajcie, to wygląda naprawdę jak pustynia. To jest po prostu zarąbiste. Słuchajcie, z jednej strony macie piasek, z drugiej macie piasek, patrzycie przed siebie, macie piasek. Po prostu wszędzie jest piasek, słuchajcie. To jest żwirownia, która wygląda jak pustynia i słuchajcie, naprawdę kozacko to wygląda. No i tam właśnie kręciliśmy... Ostatni materiał, mordeczki. No i to był materiał, który też najbardziej mi się podobał, mordeczki. Polecam wam wszystkim oczywiście sprawdzić. Słuchajcie, na tej żwirowni tak mega ciężko się chodziło, tam wiał okrutny wiatr, ale na szczęście poradziliśmy sobie z tym. Też oczywiście był dron, mordeczki. Zmieniałem ubrania, wiecie, w trakcie oczywiście przejść, w trakcie ujęć i tak dalej. No to było po prostu dla mnie tak niesamowite doświadczenie, że no po prostu masakra. No i miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś się powtórzy. Dobra, dajcie znać, które dla was najbardziej się podobało. Ja będę się oczywiście z wami żegnał, zabieram się do montażu. No i lecę, bo dzisiaj jest ciężki dzień. Trzymajcie się, mordeczki, do zobaczyska, siemanko!